Borysa! Witam Was bez i witamy panią dyrektor z Rękwicy ośrodka. Witam panią sądę z Borysa z Roku. Witam przede wszystkim witam jeszcze bardzo mocno miłe panie Tupic. Chciałbym jeszcze stwierdzić tak, bo nie czytam, naprawdę nie czytam z tego zeszytu, bo jak będę czytał wszystko, to... Nie o linię, na pewno nie. No tak. Teraz tak, żeby to wszystko ogarnąć, gdzieś ci się trzymało. Witamy wszystkie panie z koła gospodyń wiejskich. Witamy panie z Caritas. Teraz bym chciał powitać naszych kochanych gości z Niemiec. Witam te wszystkie panie, te poprzednio powiedziałem, że razem z wspaniale śpiewa się z nami i bawimy się, to już powiedziałem. Omin ten cytat dalej. Jadę sobie teraz tak. Z całego serca pragnę podziękować sponsorom za ofiarną pomoc w sądzie. Krzysztof Szymański. Jan Gacki. Pieczak i pan Sławek Lubnał. Pan Kolasiński, Barbara Kukiewicz, Iwanowi Brzezińskiemu, Grzegorzu Milenko, przepraszam. Tym dziewczynkom już podziękowaliśmy też ustawę. Naprawdę podziękować z całego serca, jeżeli chodzi o nasz zespół. Wszystkie panie na razie spisują doskonale. Oprócz tego, że czasami chmury są jakieś tam, wiatr przychodzi, rozbiera, dobra, jest gram cyka, ale chciałbym powiedzieć też, że serdecznie chciałbym podziękować pani naszej menadżer, Krystynie Adamkiewicz, która wszystko ogarnia za mnie, można powiedzieć, bo ja tylko a ona za mnie do wszystkich oprawy robi. Co chciałem powiedzieć jeszcze? Wspólnie zapraszam do naszej kochanej zabawy, a przede wszystkim jeszcze przepraszam naszych redaktorów kochanych. No. Kochana Roma, który naprawdę... Proszę Państwa, ja będę musiał jednak pomóc. Proszę Państwa, 15-lecie, to minęło, to aż się człowiek zadziwił. W momencie, kiedy opracowywałem z ogromną przyjemnością, opracowałem płytkę, którą dziś zespół otrzymał dzięki sponsorom. Myślę, że w przyszłości także gmina położy się do tego, by jak najwięcej zespołów mogło pozostawić po sobie szlak. A przecież wyjeżdżałem. Ja pamiętam zespół Żyrawianki, w Kamieniu Pomorskim na województwie zachodniopomorskim, czy na Dolnym Śląsku, w Leśnie, przecież tam lały zdobywały. I myślę, że warto każdy zespół śpiewaczy, każdy zespół warto inwestować. Tutaj takie uchwały ze strony radia do
całego zarządu gminy, ale do pana wójta. Dlaczego warto zostawić? Bo przecież rośnie już tutaj następne pokolenie. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale może to jest następne członkinie się. Jeśli chodzi o to, panie donacie, to widać było, że zadatki na hip-hopa nie mają, ale na ludowe mają. Jedna piosenka, bo dlaczego też o tym wspominam, o tych dzieciach. Jedna piosenka, ta idzie maszernie wiosna, przypomniała mi jedną rzecz. Nagrywałem w jednym zespole właśnie takiego chłopczyka i śpiewał maszernie wiosna. Dziś już kończy ten chłopak pierwszy rok studiów na Wyższej Szkole Muzycznej w Gdańsku na Wydziale Wokalistyki. Może nawet pamiętacie z audycji, które prezentuję na antenie, chodzi tutaj o Dominika Fiodorowskiego z zespołu śpiewaczego z Pałcka w gminie Skąpe. Młody chłopak, który brał udział w bitwie na głosy razem z panią Dudzią. Warto więc te zespoły śpiewać, tą młodzież inwestować w tym. Ponownie kłaniam się panu wójtowi i całej gminie. Symbolicznie przekazuję tę płytę, całe 50 sztuk przekazałem, kierownikowi. Co mnie zaskoczyło w tej płycie, Żurawianki od 2003 roku, a wtedy powstały, i pamiętam, że chyba w 2004 roku po raz pierwszy ówczesna kierowniczka zespołu, pani Grażyna Mazurek, mnie zaprosiła, żeby się przyjrzał i zobaczył. Wtedy grał pan Jan Kasprzyk, przygrywał zespołowi. I pierwsze nagrania wówczas były robione. Później, po odejściu właśnie pana Kasprzyka, no to już pan Bogdan wziął akordeon i zaczął przygrywać, popędzany przez małżonkę. Bo musi ktoś popędzać nas też mężczyzn. I zespół, który zawsze tak cichutko, spokojnie, gdzie się pojawił, zawsze naprawdę bardzo fajnie występował, co zostało dostrzeżone w kilku przypadkach przez komisję artystyczną. Na przykład taka bardzo ostra komisja artystyczna leśnej na Dolnym Śląsku przyznała trzecie miejsce w kategorii zespołu śpiewacze z instrumentem akustycznym. W Kamieniu Pomorskim też się przy ostrej, bardzo ostrej, wymagającej komisji artystycznej załapali na wyróżnienie. Gratuluję. I wszędzie właściwie, czy w Pieskach, czy w Guzinie, czy w Olbrachtowie, gdziekolwiek występują Żurawianki, są dostrzegane. W Kościeszowicach są. No i nie mówiąc o krośnińskich sobach, jako że bardzo duży nacisk pokładam współcześnie tworzone pieśni, piosenki i wówczas krośnińskie soba także z krośnińskiego przywiozły Żurawianki. Jak to bywa na festiwalach, to teraz pan Bogdan stoi, nie wiem co powiedzieć. Ale kochani, gdybyście by widzieli, co on potrafi w Kamieniu na przykład pomocy. Ludzie padają, on gra, ludzie wstają, wszyscy tańczą. I tak było trzech takich akordeonistów, jak zaczęli grać, to o 5 rano się skończyło. Jak później wyszły Żurawianki do tego, żeby odebrać. I przez to te 5 miejsce. Całą ćwiczymy. Proszę Państwa, mówiąc o Żurawiankach, to w sumie na terenie województwa lubuskiego jest blisko 100 zespołów.
lub śpiewać w zespołu. I 99 miejsce mamy, nie jest tak źle. Ja mówię tak, że wśród tych blisko 100 to tak gdzieś 25% to są zespoły, które jakby stoją w miejscu. One śpiewają, czyli tak w sumie 25 zespołów. Są i to się chwali. Ja takie zespoły też nagrywam. Żurawiami są niestety są w tej wyższej półce. To znaczy, wtedy żurawiami wziąłem no mówię, gdzieś jest 5 zespołów, które w województwie, które nie powstydziłbym się dać przed Mazowszem. Natomiast żurawianki to są dziesiątce. Jednak śpiewają z wyczuciem, śpiewają z sercem, bo zawsze o to walczą. Jeśli chodzi o tę płytę, dlaczego jeszcze tak się cieszyłem, że mogę opracowywać? Proszę Państwa, my jesteśmy na Dolnych Łużycach, a na tej płycie jest jedna łużycka piosenka. Bardzo bym się cieszył, gdyby było ich więcej. Mam nadzieję, że będzie więcej. Wiem, że to jest trudny język do zaśpiewania, ale sobie dacie radę, bo wierzę w kierownika i akordeonistę. No i wierzę w zespół. Które dziewczyny mają pomysły, że nie chcą po prostu wykręcać. A takie jeszcze pytanie, bo tak, akordeonista, to bardzo by się cieszył, że sobie gra, nie tylko nie odwrócił, ale nie wyrobił, tak się tak, że to robi kierownika. Powiem tak, że bardzo bym się dobrze czuł, żeby nie mówił do ludzi, bo wtedy nic mnie nie obchodzi, nie muszę rozmawiać z ludźmi, tylko gra. I wywiadów nie musi. Nie muszę wywiadów, tego i tak dalej, nie, ale niestety mam taką rolę, jaką mam teraz i muszę się z nim wywiązywać, tak samo. Jeszcze chciałem, drodzy Państwo, jeszcze chciałem, bo opuściłem te wiadomo, jak się leczy. I chciałem podziękować też również panią wydawczynią książki. Zapomniałem o nim. Pani Maria Dentewicz, pani Helenę Danielską i Małgorzatę Gacę. Chciałem też przypomnieć, że tu jeszcze witamy panią Soltis ze Starych Czapki. I zgłosimy panią radę, tak? Dobrze powiedziałem. Więc teraz w tej chwili chciałem powiedzieć tak. Zapraszam wszystkich moich gości do zabawy, znaczy do jedzenia, później do zabawy. I myślę, że ten wieczór i popołudnie będzie piękne, fajne. Będziemy wspominać się bardziej. Zapraszam. Może to możemy pozostawić pytania. Zapraszam.